Bytom świętuje swoje 770. urodziny. Z tej okazji zaplanowano wiele wydarzeń i imprez kulturalno-sportowych, które będą się odbywać przez cały rok. Podzielono je na wydarzenia główne, których będzie ponad 40, oraz inicjatywy towarzyszące. Tych zaplanowano ponad 130. Fatima Orlińska. Niektóre z urodzinowych wydarzeń już trwają i tak na przykład do końca kwietnia mieszkańcy mogą pokonywać trasy biegowe, rowerowe i pływackie. 770 km na 770 urodziny miasta. Dla każdego, kto w dowolny sposób pokona taki dystans, przygotowano jubileuszowy medal. Oczywiście te wydarzenia, które na sposób trwały pozostaną w naszym mieście, to jest właśnie ławeczka radburmistrza Brylinga. Chcemy w tym roku zrealizować taki projekt. Będzie ta ławeczka umieszczona na Alei Legionów, czyli tuż obok willi Brylinga, z tablicą pamiętającą tego wyjątkowego, wybitnego burmistrza miasta Bytom. To również mural z motywami historycznymi. Wszystkie wydarzenia będą nawiązywać do górniczej tożsamości Bytomia, a całe obchody 770. urodziny miasta odbywają się pod hasłem Bytom wraca do gry. Jedną ze zaplanowanych atrakcji ma być bitwa orkiestr rdzentych. W tym wypadku dwóch orkiestr, górnicze orkiestry rdzentej Bytom i bytomskiej orkiestry koncertowej rdzentej Power of Winds pod batutą Klaudii Szejani. Będziemy się bić na dźwięki, będziemy się bić na żarty, na gagi, na to, kto będzie najbardziej przystojnym dyrygentem, kto będzie miał najpiękniejsze dziewczyny, kto będzie najbardziej oświetlony. Bo muzyczna walka wzbogacona będzie o multimedialny pokaz świateł i mapping. Organizatorzy zapowiedzieli również nowość – Aglofestiwal, którego tematyka związana będzie z transformacją energetyczną, ekologią i specyfiką życia na Śląsku. To jednak nie wszystko. Z całą pewnością wszystkie projekty, które dotyczą historii naszego miasta, czyli poznania tej historii, postaci związanych z miastem, Panteon Bytomskich, czyli wystawa mobilna, plenerowa na ulicy Dworcowej, prezentująca 26 historycznych nazwisk związanych właśnie z dziejami naszego miasta. Powstanie jeszcze jeden mural, który takie oko Bytomia, który z kolei powstanie na podstawie zebranych fotografii od mieszkańców naszego miasta. Pełen harmonogram wydarzeń będzie publikowany na stronach Bytomskiego Urzędu. Na tegoroczny jubileusz miasta atrakcji przygotują również organizacje pozarządowe, w tym Fundacja TVS.